Krystyny Turoś. Pan Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płot. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że sala wszyscy goście, dziękujemy bardzo. A teraz, aby ustrzec ćwiczących w tej sali od kontuzji oraz zapewnić im i całemu gronu pedagogicznemu przychylność losu, prosimy Jego Ekscelencję księdza biskupa o poświęcenie tego obiektu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić ten krzyż, aby stał się środkiem zbawienia dla rodzaju ludzkiego. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, strzeże, pociesza, broni przed złem. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkimi przeciwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki, pozwalasz im zmęczeniu ciała i duszy szukać poszczepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, Brzego, najłaskawszy Boże, pobłogosław wszystkich, którzy będą korzystać z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Niechaj w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się prawem, życzliwością, z radością dają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Lewą stronę ksiądzu Radziński, a prawą drugi prowód. Pani dyrektor przekazuje krzyż i już jest miejsce. Teraz proszę o zabranie głosu Jego Ekscelencji. Mamy szkolnego bramkarza naszego. Strzał był bardzo dobry, ale obrona również świetna. Cristiano Ronaldo ostatnio też nie strzelił, więc tym najlepszym zawsze jest trudno. Brawo, panie marszałku. Brawo, panie burmistrzu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Może jeszcze ktoś?